Hej, cześć, witajcie, z tej strony Klocek. Dzisiaj zlicencujemy sobie pocztę od LEGO Legoland. Numer katalogowy 6362. Jest to poczta z minifigurką, autem oraz całym budynkiem poczty. Zapraszam do oglądania. Dobrze, teraz może sobie tylko zrobimy mały unboxing i za chwilę przejdźmy sobie do speed building. Tak wyglądają prawie 40-letnie klocki. Więc ja sobie zbuduję i za chwilę przejdźmy sobie do całkowitej recenzji. Dobrze, tak właśnie prezentuje się zestaw po budowaniu. Od razu rzuca się w oczy jego naprawdę wysoka prostota, która jest naprawdę kwadratowa, mogę tak powiedzieć. Czyli cały budynek jest kwadratowy, tak samo jak i samochodzik jest również kwadratowy. W sumie takie właśnie zestawy w tych latach właśnie wychodziły. Ludzik standardowy, listonosz, jak na tamte czasy. Buźka standardowa, również jak na tamte czasy. Torsik, również posiadam taki w swojej kolekcji. To jest taki sam ludzik jak w zestawie 6356, nie pamiętam do końca, więc naprawdę fajny zestaw. Teraz może sobie przejdźmy do tyłu budowli. Dobrze, tak właśnie prezentuje się tył naszej poczty. Są bardzo tu unikatowe elementy, bo ja niestety takich elementów nie mam, ale patrzcie to. To nie jest żaden płocik, to jest otwierana furtka. Ja jeszcze nie miałem takiego czegoś, ale niestety to luźno chodzi, bo ja to kupiłem na Oliksie. Wspomniałem o funkcji bawialnej. Tutaj możemy sobie dać list do tego. I to nie jest wszystko. Jak zapełnimy ten zbiornik, tę właśnie skrzynkę na listy, jak ją zapełnimy, to listy będą się wrzucały tutaj. Coś tu nie działa. No, ale listy będą się wrzucały tutaj i się zamykały. Wtedy możesz tutaj wysyłać listy, mogę tak to powiedzieć. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. I jeżeli chcecie, to żebym nagrywał więcej takich właśnie starych zestawów z lat 80. albo 90. Bo posiadam jeszcze jedną taką pocztę, tylko że nie ta poczta. Taka poczta z takim znaczkiem, tylko że posiadam biuro przesyłek Cargo z 1990 roku. Więc mam nadzieję, że film wam się spodobał i piszcie mi w komentarzach, czy chcecie taki właśnie odcinek. I to się z wami żegnam. Na razie i cześć!